Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Gośćmi dzisiejszej konferencji jest pan poseł Sławomir Zawiślak, jednocześnie prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7 we wschodniej części województwa lubelskiego i już niebawem kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Europarlamentu, ale ta oczywiście sytuacja nastąpi niebawem, najprawdopodobniej 11 kwietnia bieżącego roku już cała lista Prawa i Sprawiedliwości zostanie zarejestrowana i już od tego momentu będzie można mówić, że pan poseł jest tutaj przedstawicielem między innymi również Włodawy jako kandydat do Europarlamentu. Drugim gościem jest pan Wiesław Holaczuk, przewodniczący Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości. I również witam ja, Mariusz Zańko, przewodniczący struktur miejskich Prawa i Sprawiedliwości. Nasza konferencja będzie dotyczyła między innymi bieżącej polityki w kraju, będzie dotyczyła również środków europejskich, ale oczywiście później będą zadawane pytania przez tutaj redaktorów. Dziękujemy prasie za zainteresowanie się tym tematem. Dziękujemy TV Włodawa za umożliwienie przeprowadzenia tej konferencji. Na początek oddam głos dla posła Sławomira Zawiślaka, a później oczekujemy również pytań od zgromadzonych dziennikarzy. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, mieszkańców Włodawy, pięknej ziemi włodawskiej. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie jestem pierwszy raz oczywiście we Włodawie. Swego czasu wybrałem tutaj Włodawę jako miejsce, gdzie mieliśmy wybory władz okręgowych i pięknie zorganizowane, wspaniałe spotkanie naszego środowiska, natomiast byłam też w innych sytuacjach. Dzisiaj zostałem zaproszony, żeby porozmawiać o Polsce, przedstawić parę tematów, które są istotne, ważne w perspektywie obecnego funkcjonowania naszego kraju i też tego, co w przyszłości nas czeka. Jesteśmy mieszkańcami regionu pięknego Lubelszczyzny, który ma tak metropolię Lublin, wiele miast średniej wielkości, mniejszych, tak pięknych jak Włodawa, ma tereny rolnicze, regionu zamieszkałego przez ludzi pracowitych z dużym potencjałem intelektualnym. Świadczy o tym chociażby nie tylko to, że Państwo staracie sobie w tej trudnej rzeczywistości radzić, ale też potencjał uczelni, na przykład lubelskich, które to uczelnie kształcą wielu absolwentów, którzy niestety nie mogą nazbyt często znaleźć zatrudnienia na tym naszym terenie. W związku z tym o Polsce warto rozmawiać nie tylko na czas wyborów, a teraz zbliżają się, przypominam, wybory w turze czterech, poczynając od 25 maja, czyli od Parlamentu Europejskiego, ale też trzeba rzeczywiście, w mojej skromnej opinii, spotykając się z politykami, rozmawiając z nimi, czy też spotykając się z przyjaciółmi, szczególnie w tym drugim przypadku, tworzyć społeczeństwo obywatelskie, które by zadawało pytania, często trudne, lub też oczekiwania wskazywało względem tych, którzy są reprezentantami narodu. Ja, żeby tak zacząć, bo liczę oczywiście na pytania, chciałbym powiedzieć, że żyjemy w takiej rzeczywistości, jak Państwo widzicie. Nasz kraj mimo wszystko nie osiąga takiego rozwoju, na który zasługuje dzięki między innymi rzutkości pracy mieszkańców. Przypomnę, PKB od kilku lat, od 6-7 lat tego rządu zawsze było pokazywane, że jest na dużym współczynniku, czyli budżet krajowy powinien być z zyskami. Mamy sprzedaż majątku narodowego, mamy podatki nakładane na obywateli Rzeczypospolitej, chociażby większy VAT, składka zdrowotna dla rolników. Mamy potężne zadłużenie obliczane przez niektórych ekonomistów, nie będących zresztą członkami Prawa i Sprawiedliwości, już na potężne, astronomiczne wręcz kwoty. Mamy środki unijne, które zostały wynegocjowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w wielkiej ilości, które można było wpompować w rozwój gospodarczy państwa. Mamy też przykład, jak państwo, uciekając od odpowiedzialności, przekazując obowiązki, nie daje pieniędzy samorządom. Też wiem, tutaj wiele z tych kwestii pan starosta mnie informował, jak odczuwa to także powiat
Włodawski. Są kwestie jeszcze innych danin i z tych potężnych pieniędzy Polacy mieli prawo zobaczyć Polskę przez te kilka lat już zupełnie w innym wymiarze. Niestety opinia publiczna, a także media te, nie nasze, nie polityczne, nie Prawa i Sprawiedliwości, coraz częściej pokazują, jak ta sytuacja wygląda. Marnujemy pieniądze w dużym zakresie, nie idą one w kierunku rozwoju kraju, nie idą też w kierunku rozwoju województwa lubelskiego, bo przecież na etapie przygotowań do dyskusji na temat nowej strategii rozwoju województwa lubelskiego dowiedzieliśmy się z raportu przygotowanego przez pana marszałka, jak przez ten okres czasu długi, wcześniejszy, środki, które były na Lubelszczyznę przeznaczone, nie przysłużyły się na rozwoju, na zwiększenie potencjału rozwojowego naszego województwa, czy na zwiększenie podaży. Teraz z kolei czytamy też w mediach ogólnopolskich, że województwo lubelskie jest jednym z najbardziej województw, które nie realizuje wszystkich inwestycji. Tych inwestycji jest niezrealizowanych, niedokończonych. W tym momencie podawano w lutym, że jest bez mała 1000. Pieniędzy jeszcze niewykorzystanych bez mała 650 milionów złotych. Potrzebni są odpowiedzialni ludzie, potrzebne są odpowiedzialne osoby, które by chciały tą rzeczywistość zmienić. Oczywiście jest też segment spraw, które są niby pozakrajowe, właśnie rozgrywające się w Unii Europejskiej, ale które są ważne też dla naszego kraju, czyli ten już przebyty przez nas etap negocjacji nowej perspektywy finansowej, który to można stwierdzić zakończył się pyrrusowym zwycięstwem. Tak, środki spójności zostały wynegocjowane na poziomie zbliżonym do poprzedniej perspektywy finansowej, natomiast totalną klęską skończyły się negocjacje środków, które są w ramach wspólnej polityki rolnej ważne dla obszarów wiejskich, także dla mieszkańców Włodawy, dlatego że mieszkańcy powiatu, gdyby mieli pieniądze z dopłat bezpośrednich równej wysokości wypłacane jak Niemcy, jak mają wypłacane inne kraje starej piętnastki, czy wreszcie gdyby mogli w ramach PROW-u unowocześniać swoje gospodarstwa, staliby się ludźmi jeszcze bogatszymi, i wtedy mogliby w mieście Włodawie chociażby robić zakupy, rosłaby tutaj też, osobiście uważam zamożność mieszkańców Włodawy. Te środki chociażby w ramach PROW-u zostały wynegocjowane w tragiczny sposób, ich jest bez mała 30% mniej w stosunku do tej perspektywy, którą my wynegocjowaliśmy. To widać chociażby po dokumentach także rządowych, załączniku do budżetu na ten rok. Natomiast no w tej rzeczywistości trzeba sobie jakoś radzić. Jestem przedstawicielem partii opozycyjnej, której to zadaniem jest w ramach swojej pracy podnosić wiele kwestii istotnych dla społeczeństwa, starać się je zrealizować. Dzięki temu, że jest kontakt tak z samorządowcami, tutaj mam bardzo dobry kontakt z panem starostą, który rzeczywiście dla powiatu włodawskiego bardzo dużo robi, wspólnie z radnymi też przekazuje te tematy, które są istotne. Wspólnie pracowaliśmy, zresztą nie tylko ja, ale też inni parlamentarzyści się do tego włączali w kierunku uruchomienia inicjatywy budowy przejścia granicznego z Bereże Adamczuki, które by zapewne ożywiło tutaj region Włodawy. Niestety na przykład moja poprawka składana w 2012 roku, poparta przez naczelne też władze mojej partii, bo zadbałem o to, żeby były poważne nazwiska polityczne pod tą poprawką podpisane, została odrzucona, tak jak została kolejna poprawka odrzucona, złożona w 2013 roku. Nie ma woli ze strony rządu, który przyjął formułę rozwoju kraju polaryzacyjno-dyfuzyjną formułę, która jest sprzeczna z naszym sposobem myślenia, czyli my chcemy zrównoważonego rozwoju. Rząd stawia na rozwój wielkich metropolii, uważa, że jak będzie się rozwijał na przykład Lublin czy Warszawa, to będzie dobrze we Włodawie. My uważamy, że powinny środki być równomiernie przekazywane i myślę, że w momencie, gdy społeczeństwo nam da, czy dobrą reprezentację w Unii Europejskiej, czy zwycięstwo w wyborach tak samorządowych, jak politycznych, będziemy w tej kwestii absolutnie skutecznie realizowali. To, co zresztą robiliśmy przez 2 lata rządów, które mieliśmy w okresie
gdy przez pewien moment społeczeństwo nam dało zaufanie. Myślę, że Polska, warto to sprawdzić, ale w tamtym momencie zupełnie inaczej funkcjonowała, rozkręcała się gospodarczo. I jest to możliwe, czekając na pytania zakończę, bo zacząłem od kwestii takich trochę pesymistycznych, ale chciałem Państwa zapewnić, że jest to możliwe. Jeżeli znajdziemy właśnie taką formułę, społeczeństwo zechcecie postawić na dobrego gospodarza, dobrą opcję polityczną, to chociażby na przykładzie Węgrów bardzo wyraźnie widać, że kraj, który był też zrujnowany rządami w tamtym przypadku socjalistów, podniósł się bardzo szybko ekonomicznie, funkcjonuje już na bardzo porządnym poziomie rozwoju gospodarczego. Jest krajem samodzielnym, który w Unii Europejskiej wywalczył sobie nie tylko konstytucję z zapisami katolickimi, ale także mimo mniejszego potencjału ludnościowego poważanie u Unii Europejskiej, która już nie boczy się na Węgrów, którzy wprowadzili chociażby podatek od hipermarketów, podatek bankowy od banków, a przypomnę, że u nas też wielkie korporacje hipermarketów są, funkcjonują w Polsce, ale nie płacą tych podatków podobnych na wzór węgierski, czy też nie idzie też no, do zrealizowania nasz drugi postulat, który też dotyczył opodatkowania banków, które też w większości są w rękach zagranicznych. To ja może w tym momencie tyle, liczę na jakieś pytania. Tak, szanowni Państwo, teraz będzie możliwość zadawania pytań. Ja tylko na potwierdzenie słów tutaj pana posła Zawiślaka i jakby poparcie jego osoby, chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście ten okres programowania 2007-2013 i ta zaproponowana polityka przecinania wstęg, polityka igrzysk nie dała dużo dla tutaj powiatu włodawskiego i dla Włodawy. No, miasto Włodawa rzeczywiście dokonało pewnego retuszu infrastruktury, ale za tym niestety nie poszły nowe miejsca pracy, a z tego powodu młodzi ludzie nie zostali we Włodawie, tylko musieli szukać zatrudnienia za granicą, w większości w Irlandii, w Anglii, co rzeczywiście wpłynęło na zmniejszenie ilości mieszkańców naszego miasta. No, drugim takim zarzutem to było rzeczywiście, że większość pieniędzy ze środków unijnych poszła na jakieś gadżety, na politykę przecinania wstęg i to też większość inwestycji była realizowana w dużych miastach albo po tamtej stronie części Wisły, czyli w Polsce Zachodniej, co również in minus wpłynęło na rozwój Polski Wschodniej i na brak możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. I na koniec, jakby popierając tutaj osobę Sławomira Zawiślaka, już niebawem jako kandydata do Europarlamentu, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście Sławek często bywa w powiecie włodawskim. Dziękujemy za zorganizowanie kiedyś zjazdu naszych struktur we Włodawie. Wybranie spośród 10 miast akurat Włodawy, które jest najmniejsze, ale jakby tutaj z wielkim sentymentem pan poseł do nas podchodzi. Ale to również było wiele innych akcji i projektów, które wspólnie realizowaliśmy. Dziękujemy za tą poprawkę do budżetu na budowę przejścia granicznego z Bereży Damczuk, niestety odrzuconą przez koalicję rządzącą, koalicję Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ale też dziękujemy w innych takich mniejszych kwestiach, jak choćby to, że poseł w ostatnim czasie był sponsorem konkursu o żołnierzach wyklętych, w których wystartowało ponad 70 osób ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Tutaj dziękujemy Sławkowi za zaangażowanie. Ja tylko powiem, że Sławek oprócz tego, że jest posłem, to też społecznie pełni funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu, ale tutaj jest wielkim przyjacielem i współpracuje na co dzień z naszym tutaj bohaterem, kapitanem Edmundem Broszkiem, który działa w strukturach Światowego Związku we Włodawie. Prosimy o zadawanie pytań. Panie pośle, wspomniał pan o rolnictwie, o tym, że nowe pieniądze unijne będą mniejsze niż dotychczasowe, niż te, które można było wywalczyć. Ale ja zapytam o coś, co ostatnio opinię publiczną dotknęło, i zwłaszcza rolników. Chodzi o chorobę afrykańskiego pomoru świń. Jak pan ocenia politykę władz i co można zrobić dla rolników? To na początek jednak o tych negocjacjach. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość oczekiwało od Unii Europejskiej na wspólną politykę rolną 42 miliardy euro.
Chciałbym powiedzieć, że właśnie dobra reprezentacja w Parlamencie Europejskim, między innymi Janusz Wojciechowski pracował przy tej kwestii, o której teraz powiem. Parlament Europejski niejako zgodził się na przyznanie Polsce ponad 36 miliardów euro na wspólną politykę rolną. Ale ciekawostka, rząd polski złożył niejako wniosek na 32 miliardy z kawałeczkiem na politykę rolną, a w efekcie ostatecznie Polska dostała 28,5 miliarda euro. To jest klęska, która poświadcza, że nie ma woli urządu, żeby troszczyć się o los potężnej ilości mieszkańców wsi, nie tylko zresztą rolników, bo przecież te pieniądze w ramach chociażby PROW-u poszłyby też na infrastrukturę rolną. Oczywiście mogę powiedzieć, że toczyliśmy dyskusję, ja też składałem swoje stanowisko medialne do tego kształtu PROW-u, który był na marginesie zaproponowany, który nie uwzględniał pieniędzy na drogi lokalne czy na kanalizację na terenach wiejskich pod kątem nacisku politycznego, także izb rolniczych. Wydaje się, że być może te zapisy PROW-u będą zmniejszone. PROW, szanowni państwo, jest, to już tylko dokończę, zmniejszony znacznie o 30%. Jeszcze część z tych pieniędzy, 25%, chce rząd przerzucić na pierwszy filar, czyli na dopłaty bezpośrednie. To daje małe szanse rozwojowe rolnictwu polskiemu. Dla ciekawości powiem, że Francja, która w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli negocjacji naszej, miała środki na PROW mniejsze, o prawie połowę, obecnie wywalczyła o miliard euro więcej dla swoich rolników i praktycznie się zrównała Polską w otrzymaniu pieniędzy. Natomiast afrykański pomór świń to jest kolejny przykład, w mojej opinii, zresztą pisałem artykuł na ten temat, który się niedawno ukazał w lokalnym prasie, także tutaj na ziemi włodawskiej, na to, jak władza nie chce pomóc rolnikom. Bo szanowni państwo, jak możemy nazwać inaczej fakt, że w 2008 roku właśnie ten rząd zrezygnował w ramach Unii Europejskiej zapewnienia sobie możliwości interwencji na rynku w przypadku, gdyby coś się działo. Tak, ten rząd tego odstąpił, a w momencie, gdy już choroba się pojawiała, była daleko, ale pojawiała się u granic z Polski, nas zapewniano w Sejmie, także parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, jestem w zespole rolnym i tak samo w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, ale i w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że wszystko jest w porządku. Natomiast gdy stało się tak, że znaleziono dwa dziki, to przecież, no przesadzam, ale bardzo potężną część kraju stworzono z niej strefę buforową. Zadaję pytanie, dlaczego teraz można ją zmniejszyć? Nie można było od razu tego zrobić? No i kwestia kolejna, dlaczego minister Kalemba nie mógł się dogadać ze swoim szefem, czyli panem premierem Piechocińskim, szefem PSL-u, żeby chociażby kupować mięso z tych prawie 400 tysięcy zblokowanych świń na terenie. Oczywiście tam do takiego miastowego zakupu było około 10%, to rosło z czasem w ramach rezerw materiałowych do agencji, która jemu podlegała. My to oceniamy w ten sposób, że to była gra wewnętrzna polityczna w PSL. Takie pytanie trzeba zadać, czy to nie była gra wewnętrzna polityczna, która miała służyć temu, żeby ministrowie się zmienili, a w międzyczasie rolnicy tracili, czy tracą, jak to się oblicza, kilkanaście milionów złotych dziennie, ponosząc także dodatkowe koszty na utrzymanie tych sanitarnych wymogów, które tutaj dotyczą i tego zabezpieczenia przed chorobą. Chcę dodać, że o ironio, żadna trzoda chlewna w Polsce nie została badana, w 6 tysiącach sztuk nie było stwierdzonej u niej tej choroby, a na koniec smutnym jest fakt, że rząd polski nie potrafi zblokować takiego postępowania niejako też Unii Europejskiej, która pozwala sobie na to, że omija się Polskę, sprzedaje się mięso unijne za granicą, a Rosja zastosowała embargo względem nas i Litwy i nie chce polskiego mięsa kupować. To jest skandal, jesteśmy w ramach Unii Europejskiej, powinien być jednolity handel. Ta kwestia pokazuje, jak ten problem ważny dla rolników, bo teraz mówi się o tym, że będzie się wypłacało około 36 euro do 100 kg
Półtórz, ale przecież przypominam, że świnki już w międzyczasie urosły. Mają po 160-180 kg. Rolnicy na tym stracą. Pomoc, tak, krajowa czy wynegocjowana w Unii Europejskiej na pewno nie pokryje tych strat, ale pokazuje, jak nasze państwo jest powiązane sznurkiem. Ono nie funkcjonuje na takiej zasadzie, żeby reagować w podobny sposób, jak reagowali Niemcy, którzy nam sprzedali mięso przecież kiedyś skażone, podłamali nam rynek. My teraz, szanowni państwo, jesteśmy na celu własnych konsumpcyjnych importerami, sprowadzamy wieprzowinę z zagranicy. Trzoda chlewna spadła w Polsce z 11 milionów nie tak dawno do 8 milionów, czy nawet niektórzy mówią zdecydowanie nawet mniej. Przykro mi bardzo, że rzeczywiście ta kwestia dotknęła także rolników, którzy tutaj hodują trzodę chlewną na terenie powiatu wodowskiego. Chciałem tylko zapewnić, że my w ramach Komisji Europejskiej naciskaliśmy na rząd cały czas. Był też przyjęty dezyderat specjalny Komisji do zrealizowania, no ale rząd nie zawsze, jak widać, realizuje słuszne dezyderaty. Poświadczeniem naszej racji jest nawet to, że później Komisja, mimo że my nie mamy w większości w tej Komisji, głosami jeszcze innych posłów odrzuciła informację rządu w tej kwestii. Telewizja Wodawa. Jakie pan widzi szanse rozwoju Lubelszczyzny w związku z wykorzystaniem środków unijnych? To znaczy, szanse są. Co prawda ta nowa perspektywa finansowa jest troszeczkę inna. Unia Europejska bardziej stawia na wydawanie pieniędzy na innowacje. To jest korzystne dla krajów starej Unii Europejskiej, które pompowały pieniądze, żeby unowocześnić swoją gospodarkę. Ale ja uważam, że polityka spójności unijna, która ma służyć wyrównaniu różnic na poziomie rozwoju tak krajów, jak rozwoju regionalnego, może być wykorzystana w momencie, gdy kraj dany, który chce funkcjonować na takich warunkach uczciwych w ramach Unii Europejskiej poprzez swoich przedstawicieli, będzie się domagał tego, co obywatelom się danego kraju należy. Ja reprezentuję ugrupowanie, które, szanowni państwo, nie chce walczyć, jak to nas często oskarża się w sposób gwałtowny, o swoje prawa, o interes narodowy. My chcemy to robić na zasadzie wykorzystywania zapisów prawa, także prawa unijnego zapisanego w traktacie lizbońskim, w konstytucji. I tutaj na przykład pierwszą możliwością jest to, żeby w 2016 roku, gdzie będzie moment taki, że będzie można renegocjować wspólną politykę rolną, można, jeżeli chodzi o obszary wiejskie, spróbować uzyskać ewentualnie inne patrzenie na wydatki na rolnictwo w Polsce, ewentualnie pomoc dodatkową ze strony Unii Europejskiej. Będziemy na pewno zgłaszali wtedy, że chcemy równych dopłat bezpośrednich dla rolników polskich. Będziemy też zgłaszali to, że PROW jest nie bardzo niekorzystny dla krajów. Natomiast w ramach tych środków, które posiadamy, które można było wykorzystać na wzmocnienie, odbudowę niejako przemysłu na terenie naszego kraju, na tworzenie miejsc pracy, to w ramach tego dążenia do zrównoważonego rozwoju widzimy takie oto możliwości, żeby te pieniądze przekazywać w teren. Ja tylko mogę powiedzieć, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość już w ramach tych ustaw, które mamy przygotowane, czy też tych planów, które mamy zawarte w naszym programie gospodarczym, bo też mamy oprócz rolnego program gospodarczy, na przykład proponuję, żeby wprowadzić zapisy, że 40% wydatków inwestycyjnych, także wobec tego i unijnych, samorządy wydawały poprzez zatrudnianie firm lokalnych, żeby w ramach ustawy o zamówieniach publicznych firmy lokalne te pieniądze spożytkowały. Żeby nie było tak, że w Polsce budują na przykład autostrady, to już wchodzę na taki szerszy segment, ale korporacje bardzo duże, zewnętrzne, wynajmują podwykonawców polskich, a później się kończy tak, że firmy polskie upadają. Przecież taki był przykład przy budowie autostrad na euro. I nie rozwija nam się gospodarka, zyski czy pieniądze wracają tam, skąd niejako przyszły, czyli najczęściej do krajów starej Unii. Chcemy, żeby te pieniądze były wpompowywane w nasz system poprzez nasze firmy i żeby oczywiście były wydawane na sensowne inwestycje. Ja wiem o tym, że państwo też wiedzą, że trzeba mieć dobre warunki życia. Potrzebne są akwaparki, pływalnie, potrzebne są wspaniałe tereny rekreacyjne. Zresztą tego mamy sporo, zrobionego przez tą poprzednią perspektywę, która, jak mówiłem wcześniej, została określona, że nie zwiększyła podaży czy możliwości rozwoju
rozwojowych naszego województwa. Teraz na pewno trzeba włożyć wszystkie pieniądze w takie inwestycje, które przyniosą po prostu miejsca pracy, przyniosą rozwój gospodarczy. Trzeba wykorzystać potencjał ludzi młodych, którzy nie tylko niestety wyjeżdżają za granicę za chlebem, ale też często wyjeżdżają z województwa lubelskiego, chociażby na teren pobliskiego województwa mazowieckiego. I największy drenaż, wyjazd młodych ludzi jest właśnie z terenu Lubelszczyzny. To jest złe. Młodzi ludzie powinni tutaj mieć możliwości funkcjonowania. Trzeba zwiększyć też dostępność komunikacyjną naszego regionu, bo przecież rzeczywiście widzimy, że tak jak ziemia tutaj Włodawska, piękny region, trzeba rozwijać turystykę, ale też trzeba pobudować infrastrukturę w ramach tutaj własnych terenów na naszym obszarze, ale też trzeba może renegocjować i też rozmawiać z Unią Europejską, żeby na przykład lotnisko w Świdniku było wstawione w tą sieć TNT tych korytarzy międzynarodowych, gdzie można uzyskać dodatkowe pieniądze, żeby rozwinąć te możliwości funkcjonowania tego transportu na naszym terenie. Czy wreszcie, to już jest na moim terenie, taka dyskusja była w kierunku zrobienia inwestycji kolejowej na Lwów, ale też można powiedzieć, że w ramach naszej Lubelszczyzny można walczyć też o wstawienie pewnych korytarzy komunikacyjnych, chociażby kolejowych czy innych drogowych, też takie główne kierunki unijne. Unia, co prawda, bardzo wybiórczo podeszła w najgłówniejsze kierunki wpisywania na listę TNT pewnych linii komunikacyjnych, ale zawsze można robić starania, żeby tę komunikacyjność, dostępność komunikacyjną naszego regionu zwiększyć. I to myślę, że są te podstawowe działania, a generalnie obrona interesu narodowego. To polega po prostu na tym, że europoseł, parlamentarzysta polski reprezentujący Polskę, ja to tak czasami obrazowo mówię, wzorem Węgrów, bo to słyszałem, jak byłem w Brukseli w ramach Komisji do Spraw Unii Europejskiej, bo już 3 kadencje jestem w tej komisji. Myślę, że dobrze poznałem prawo unijne, wielokrotnie byłem prostym sprawozdawcą w komisji wielu aktów prawnych. To przedstawiciele tam różnych nacji mówili mi, że Węgrzy to mają taką naturę, że jak wchodzą drzwiami, a nie załatwią sprawy, ich się wyrzuca, to wchodzą oknem przysłowiowym. Jeden raz, piąty, siódmy raz, aż sprawę załatwią. I to właśnie na tym polega. Ten przykład właśnie, że Parlament Europejski uchwalił duży budżet w ramach polityki rolnej staraniem nielicznej grupy posłów, jest przykładem, że można. Tylko trzeba później mieć powiązanie, dobrą grupę broniącą interesów narodowych w Unii Europejskiej i rząd, który chce też te atuty negocjacyjne wykorzystać. Natomiast ja myślę, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości absolutnie gwarantują to, że będą interesu narodowego bronili w Unii Europejskiej. Panie pośle, wspomniał Pan o braku wystarczających szlakach komunikacyjnych. A ja to w nawiązaniu do powiatu włodawskiego, który jako jedyny chyba przygraniczny w Polsce nie ma przejścia granicznego. Co musi Włodawa, czy co muszą władze samorządowe powiatu włodawskiego zrobić, żeby przejście graniczne, o które od lat tutaj władze samorządowe walczą, czyli chodzi o przejście z Bereża Damczuki. Co trzeba zrobić, żeby to przejście było? No to są decyzje, które są teraz podejmowane przez obecnie rządzących, że pewne środki, pewne decyzje odnośnie uruchamiania przejść idą w innych kierunkach. I tutaj ja mógłbym tak najogólniej odpowiedzieć. No i jeszcze jest pytanie, jak do tego przejścia podchodzi strona ukraińska, ale myślę, że tutaj takie bardziej szczegółowe informacje ma pan starosta. Teraz mamy tą trudną dość sytuację na Ukrainie, dodatkowo trudną, bo zawsze ekonomicznie tam było nieciekawie, ta infrastruktura przygraniczna ze strony Ukrainy nie była zbyt intensywnie rozwijana, ale to w tym momencie jest pytanie do władz. My widzieliśmy jako opozycja, mówiłem o tym, potrzebę tego, żeby Włodawa tutaj, powiat włodawski takie przejście utrzymał. Ja na przykład składałem poprawkę na początek, żeby zacząć tą inwestycję. Myśleliśmy, że rząd pochyli się nad tym problemem w ten sposób, że jak będą mniejsze pieniądze na początek zaprojektowane w ramach budżetu, to aby zacząć, tak? O 1 000 000 zł. Niestety ta kwestia nie została poruszona, ale chciałbym, znaczy przez rząd skonsumowana pozytywnie, poprawka została odrzucona. Ale chciałem powiedzieć tak, że no walczymy o te kwestie tu przy przejściu. No na razie nie ma sukcesu z tego tytułu, że decyzja rządowa jest taka, a nie inna, ale chciałem powiedzieć, że chciałem podziękować zresztą panu staroście, że w ramach na przykład dyskusji na temat planu transportowego województwa lubelskiego takie negocjacje były do 16 lutego bodajże tego roku. Pan marszałek przygotował taki plan w ramach zmian ustawy o transporcie drogowym, która od 2017 roku każe samorządowi wojewódzkiemu też sfinansować
finansować niektóre deficytowe linie, ale potrzebne ze względów społecznych, to złożyliśmy kilka ważnych takich, ja jako przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej, bo rzeczywiście jestem też od marca ubiegłego roku szefem struktur wojewódzkich partii Rady Regionalnej, w imieniu naszego środowiska złożyłem pewne wnioski do pana marszałka i tutaj było tych wniosków kilka, ale chciałbym powiedzieć, że między innymi zgłaszaliśmy tutaj z panem starostą wniosek o zapewnienie połączenia kolejowego Chełm-Włodawa. I ten wniosek, bo inne zostały odrzucone z tego, co ja się doczytałem z dokumentacji, która mi została przesłana, ale ten wniosek został niejako uwzględniony w ten sposób, pozwólcie państwo, że zacytuję pismo, które do mnie przyszło, że w projekcie sieci połączeń dodano linię komunikacyjną R33 planowaną do uruchomienia w transporcie kolejowym na trasie Chełm-Włodawa. Połączenie będzie mogło być organizowane sezonowo przez województwo lubelskie po zapewnieniu współfinansowania przez samorządy lokalne. Ja tylko mogę państwa zapewnić, mieszkańców Włodawy, że gdybyśmy wygrali wybory do sejmiku do wojewódzkiego, to będzie to jeszcze bardziej zauważalne i bardziej finansowane przez sejmik województwa. Że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zmiana władzy. W związku z tym, że pan prezes Kaczyński i w sumie wielu ludzi z zarządu Prawa i Sprawiedliwości podpisywało się dwukrotnie pod poprawką do budżetu państwa wprowadzającą właśnie pieniądze na przejście z Bereża Adamczuki, myślę, że po dojściu do władzy nie mieliby żadnych argumentów przeciwnych, żeby tego przejścia nie budować. No wszyscy myślę, że miejscowi znają historię starań naszych. To już ponad 20, może i dłużej, lat trwają, powiedzmy, nasze zabiegi o to, żeby powstało przejście, czy to we Włodawie, czy właśnie z Bereża Adamczuki. No niestety nie są one do tej pory ukoronowane, a argumenty wskazują na to, że po pierwsze sytuacja geopolityczna i ten ruch w obie strony wskazuje, że właśnie czy to Ukraińcy, czy Białorusi, Sini uczą się demokracji, właśnie to, że powstał Majdan, to między innymi właśnie poprzez szeroko otwarte drzwi na Zachód i możliwość podglądania sytuacji, że w Europie Zachodniej dzieje się lepiej. Drugim argumentem, myślę, że bardzo ważnym, co zostało między innymi właśnie, kiedy powstawała transgraniczna strategia rozwoju, to, że ponad 80% zysków, które, czy pieniędzy, które są zostawiane na granicy tutaj wschodniej, zostawiają Ukraińcy po polskiej stronie. To 20% tylko Polacy pozostawiają po drugiej stronie. W związku z tym, no, aż się prosi, żeby budować kolejne przejścia i zapraszać Ukraińców, żeby przyjeżdżali tutaj i wydawali te pieniądze. Dla nas jest to olbrzymia szansa, możliwość rozwoju. No i oczywiście motywacja do tego, że pojawili się poważni biznesmeni, którzy tutaj, widząc możliwości zysku, będą tworzyć jakieś nowe miejsca pracy. Panie pośle, ostatnie pytanie tutaj. Co pan zrobi dla Polski Wschodniej, gdy zostanie pan eurodeputowanym? No właśnie, nie będę powtarzał się, w kontekście obrony interesu narodowego w tych kwestiach, które wymieniłem wcześniej, będziemy działali w tym kierunku, żeby raz w ramach Unii Europejskiej przeprowadzić negocjacje, gdyby na przykład w tym 2016 roku było zdecydowanie duże ze strony Polski, chociażby wspólnej polityki rolnej, czy też rozmawiać z Unią Europejską w kontekście administracji wewnętrznej środków na terenie naszego kraju, żeby je pozyskać i wykorzystać jednocześnie bardzo sensownie dla rozwoju naszego kraju. Kwestia obrony interesu narodowego jest potrzebna nie tylko na ten moment, gdy negocjuje się w
wysokość środków, ale też, tak jak tutaj z mojej wypowiedzi wcześniej wynikało, w kontekście respektowania prawa unijnego, bo przecież Polska traci, chociażby wracając do problemu świńskiego, jak to by można nazwać tak obrazowo, na tym, że zgadza się rząd polski na to, że Unia Europejska wysyła mięso do Rosji, a na nasze mięso jest nałożone embargo. My mamy prawo domagać się od Unii Europejskiej, żeby takich wyjątków nie robić. Tych wyjątków nazbyt dużo było i z tym trzeba skończyć. Unia Europejska coraz bardziej wchodzi w nasze tutaj wewnętrzne sprawy w kontekście ustawodawczym czy też ekonomicznym. Trzeba dużego zdecydowania, determinacji, żeby w Parlamencie Europejskim tego interesu bronić. I ja uważam, że w tych kwestiach, o których wcześniej mówiłem, tak jak inni kandydaci, będziemy w tym kierunku działali. Ja niejako już powoli kończąc, chciałbym powiedzieć, że jestem pod wrażeniem Włodawy, ziemi włodawskiej. Spotkałem się z wieloma przedstawicielami tutaj państwa wspaniałej społeczności i myślę, że te sprawy dokładnie rozumiecie, bo też jest to ziemia bardzo patriotyczna, która z jednej strony czuje tą wspaniałą polskość, ale też czuje tą wartość własną. My nie powinniśmy być stawiani w piątym szeregu czy w trzecim, tak jak teraz w Unii Europejskiej, tylko jako naród duży powinniśmy się domagać takich samych praw jak inne narody duże. W związku z tym też od państwa niejako tutaj mam taki dodatkowy mandat, żeby te kwestie realizować. Pracuję w podobnym segmencie właśnie, jeżeli chodzi już o tą działalność społeczną, Mariusz wspominał, patriotycznym już 20 bez mała lat w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 19 konkretnie. W związku z tym te kwestie tak wagi własnej tożsamości, konieczności obrony interesu narodowego, podkreślam jeszcze raz, w ramach prawa, ale w sposób zdecydowany rozumiem. Trzeba nam tylko jeszcze jednej rzeczy, na czas tych wyborów do Parlamentu Europejskiego, także każdych innych, trzeba tej świadomości naszej wspólnej też, że ci, którzy zostają w domu, nie mają racji, nie mogą później za bardzo krytykować tego, co się dzieje. Potrzeba nam społeczeństwa obywatelskiego, które by spróbowało jeszcze raz zawierzyć. Wiem, że politycy mają troszkę za paznokciami, absolutnie nie uważam, że naszej formacji, ale w ramach społeczeństwa obywatelskiego wziąć odpowiedzialność i tak uczestniczyć w wyborach, czy też później świadomie dyskutować na temat tego, co się dzieje w każdym miejscu, gdzie są reprezentanci narodu. Do tego państwa zachęcam, jestem pewny, że państwo zechcecie to zrobić. No i dziękuję na koniec za zaproszenie. To może jeszcze jedno pytanie. Bo zaraz tutaj od internautów do starosty w sprawie PKS-u. Czy PKS Włodawa zostanie zamknięty i jak będzie przebiegał transport PKS-em, jak zostanie zamknięty? Dzisiaj ta sprawa nie jest rozstrzygnięta. Oczywiście PKS to we Włodawie bardzo duża firma i oczywiście jesteśmy jako samorząd powiatowy również i powiedzmy i gminy z naszego powiatu zainteresowani, żeby ten podmiot przetrwał. Natomiast oczywiście dużo zależy od sytuacji, między innymi też politycznej, kto będzie rządził w sejmiku samorządowym, również jeśli chodzi o rządy w państwie. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że marszałek jest zainteresowany przekazaniem czy sprzedażą tego majątku PKS-u włodawskiego jakiemuś podmiotowi. Dużego zainteresowania nie ma. Było też spotkanie marszałka z samorządami z naszego powiatu. Też była propozycja sprzedaży samorządom. Była też propozycja, że powinna powstać spółka składająca się z trzech podmiotów, czyli inwestor prywatny, który zapewne miałby 51% udziałów, spółka pracownicza plus samorządy. My oczywiście tutaj jako samorządy
w większości opowiedzieliśmy się za tym, że oczywiście jesteśmy gotowi wejść do takiej spółki i wesprzeć, natomiast oczywiście chcielibyśmy widzieć jakąś tam wizję rozwoju. Ja również zorganizowałem takie spotkanie w mieście, w starostwie i zaprosiłem przedstawicieli spółki lubelskiej z panią prezes Królikowską. Chcieliśmy poznać, co za inwestor, bo oczywiście jeżeli byłby poważny inwestor, który by unowocześnił tabor, bo tutaj kwestia jest tego, że ten tabor niestety jest przestarzały. Gdyby rzeczywiście był nowoczesny, to my jako powiat byśmy się nie zastanawiali i oczywiście tutaj wykupilibyśmy tą spółkę, przejęlibyśmy, a być może marszałek wcale by nie sprzedawał tej spółki, mając, no tutaj jest kwestia tego taboru, no po prostu trzeba, oprócz tego, że no samorządy musiałyby zapłacić za majątek, to jeszcze zainwestować spore pieniądze właśnie w ten tabor. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że pracownicy wstępnie dogadali się, będą próbowali tworzyć spółkę. Rozpoczną rozmowy z dworcami lubelskimi. Wtedy będzie wiadomo, czy rzeczywiście jest ten inwestor, czy to ewentualnie tylko taka zasłona dymna, żeby podnieść cenę. Natomiast my oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie i jeżeli rzeczywiście będzie już pełna wiedza, bo jeszcze nawet nie wiemy za ile został wyceniony ten majątek PKS-u, no, bo marszałek twierdzi, że dworcom lubelskim po prostu trzeba za ten majątek, który w zasadzie był na... Sam napisałem pismo do pana marszałka, że tu pokolenia mieszkańców Włodawy i ziemi włodawskiej pracowali na ten majątek i teraz mają odkupywać. No to dla nas to jest niesprawiedliwe. No tłumaczenie jest takie, że to jest majątek spółki, w związku z tym marszałek nie ma nic do gadania. W każdym bądź razie oczywiście my jesteśmy jak najbardziej zainteresowani pomocą, natomiast oczywiście ze względu na to, że mamy problemy i ze szpitalem i musimy doinwestowywać szkoły, no musimy się liczyć z każdym pieniądzem. W związku z tym w tej chwili no czekamy na to, jakie będą działania samych pracowników, ale no ja będę namawiał inne samorządy do tego, żeby wesprzeć, jeżeli rzeczywiście będą sensowne propozycje, jeżeli będzie jakaś tam wizja, żeby wesprzeć i obronić miejsca pracy, bo dla nas, myślę, że dla Włodawy to jest najważniejsze, żeby chronić miejsca pracy. Szanowni Państwo, jeżeli mogę jeszcze w tej kwestii, jako poseł reprezentujący środowisko bardzo aktywne w tym temacie, bo od momentu przekazania przez Skarb Państwa samorządowi województwa lubelskiego za przysłowiową złotówkę wszystkich przedsiębiorstw PKS na terenie województwa lubelskiego z dużym majątkiem różnym, zabieraliśmy bardzo często głos w tej sprawie. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. Ja informowałem wielokrotnie pana marszałka poprzez sesji nadzwyczajnych, tak samo jako moje środowisko polityczne, że jest prowadzona zła polityka względem tego tak ważnego tematu. Przecież, szanowni państwo, w każdym państwie cywilizowanym jest dostępność obywateli komunikacyjna dla przejazdów. Pan marszałek, przejmując majątek, niejako zobowiązał się do otrzymania zatrudnienia, otrzymania firm, do utrzymania linii komunikacyjnych i takie artykuły bardzo łatwo jest znaleźć w internecie. Natomiast co się teraz robi? Teraz robi się to, że wysprzedaje się ten majątek właśnie, który jest majątkiem lokalnym. Pieniądze zwykle idą do Lublina, do centrali, bo mam takie przykłady z ziemi też swojej, z tych terenów bardziej oddalonych od Włodawy, chociażby z Tomaszowa pieniądze po sprzedaniu PKS-u poszły do spółki w Lublinie. Tam jest problem już powoli, co będzie się działo z przewozami. Takim skrajnym przykładem tej złej polityki, przecież występowałem także w mediach lubelskich w rozmowie z panem wicemarszałkiem Sobczakiem, gdzie były też pokazywane opinie mieszkańców powiatu bielskiego, które były zgodne z moim stanowiskiem, były przypadkowo nagrywane przez dziennikarzy, a nie stanowiskiem pana marszałka. Po zlikwidowaniu PKS-u wzrosły
wzrosły ceny biletów. Ja nie jestem przeciwko działalności gospodarczej na marginesie, absolutnie nie, ale też, co najgorsze, bardzo spora część linii komunikacyjnych została zlikwidowana i teraz mieszkańcy powiatu bielskiego nie mogą się poruszać w sposób taki, jak to w cywilizacji już nowoczesnej jest, że można się przemieścić transportem publicznym, w tym przypadku kołowym. I ja osobiście jako parlamentarzysta mam w tym względzie do pana marszałka, do zarządu województwa lubelskiego wielki żal, a nie ukrywam też, przyglądamy się, jak jest ta sprawa prowadzona. Przecież były różne kontrole, też nikowskie i też wyborcy na przykład mi też przekazują informacje, że w różny sposób są tworzone spółki. Jeżeli by spółka we Włodawie powstała, z której to byliby wszyscy pracownicy, czy ewentualnie gdyby się jeszcze samorządy zaangażowały w jakąś współpracę, no to w porządku. Natomiast czasami to przejęcie majątku jest na połomacku prowadzone i też nie do końca gwarantuje tego, że transport publiczny będzie funkcjonował. I ja życzę tutaj w Włodawie, mogę powiedzieć, że będę sobie z panem starostą też rozmawiał w tym temacie, że w ramach swojej działalności poselskiej, żebyśmy jednak otrzymali PKS w Włodawie, tym bardziej, że nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym dają taką możliwość. Ja pytałem pana marszałka Sobczaka, dlaczego nie Sejmik nie otrzymuje dalej PKS-u jako swojego operatora, który wszedłby na rynek po 2017 roku i mógłby na przykład stanowić przeciwwagę do ewentualnego windowania cen przez przedstawicieli transportu publicznego, którzy chcieliby wejść jako jedyni na linię, która będzie finansowana przez Sejmik Województwa Lubelskiego. Mówiłem o tym planie transportowym wcześniejszym. Dla mnie to jest nie do końca logiczne. Już na koniec przypomnę, że było zobowiązanie Sejmiku Województwa Lubelskiego do utrzymania tego transportu, do utrzymania przedsiębiorstw. Ja mam w Zamościu taką sytuację, że na ten moment został wyprzedany cały majątek, są stare autobusy i w zasadzie firma ma tylko koncesję. I nie wiemy, kiedy ona, do ile będzie ona funkcjonowała. Także tutaj mam nadzieję, że biorąc pod uwagę chociażby okres wyborczy, że pan marszałek, władze sejmiku trzy razy się zastanowią, co zrobić z PKS-em. Chciałbym i życzyłbym sobie za głosem też mieszkańców Włodawy, powiatu włodawskiego, żeby ten PKS dalej funkcjonował. Dziękujemy serdecznie państwu. Musimy niestety zakończyć dzisiejszą konferencję. Zaraz mamy spotkanie jeszcze z członkami naszych struktur. Pan poseł również tam się uda w tym momencie. Liczymy na dobry wynik. Mamy nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach do Europarlamentu wygra i tak jak do tej pory mieliśmy jednego przedstawiciela z PiS-u w Parlamencie Europejskim, tak miejmy nadzieję, że teraz będzie dwóch i w końcu ta wschodnia część województwa lubelskiego również będzie miała swojego przedstawiciela, a tak jak mówiliśmy na początku, pan poseł Sławomir Zawiślak mocno tutaj angażuje się w sprawy włodawskie, wspiera naszą społeczność, wspiera projekty realizowane przez nas. Dziękujemy również tutaj dziennikarzom redakcji TV Włodawa za zorganizowanie dzisiejszej konferencji. Dziękujemy również internautowi, który zadał to pytanie drogą wpisania komentarzu. I myślę, że to jest taki dobry pomysł i będziemy również w ten sposób chcieli się z państwem kontaktować, więc już zapowiadamy, że to nie jest pierwsza i ostatnia, a pierwsza i będziemy mieli również kolejne takie konferencje prasowe, które miejmy nadzieję tutaj redakcja TV Włodawa również będzie realizowała wspólnie z dziennikarzami. Jeszcze raz dziękujemy i już zapowiadamy kolejne konferencje. Ja zachęcam do udziału w wyborach. Z góry dziękuję za poparcie listy Prawa i Sprawiedliwości, ewentualnie mojej osoby i życzę razem z przyjaciółmi zdrowych, pogodnych, radosnych świąt państwu, spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze. Dziękujemy panom, dziękujemy widzom.